Czerwonogrodzie pożegnali obrońcę ojczyzny. 12 marca w kościele pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Czerwonogrodzie podczas żałobnej mszy świętej parafia żegnała poległego Dmytra Wołżanina. Eucharystii przewodniczył biskup Witalij Skomarowski, a koncelebrowali wielu księży i duchowych oraz kapelanów wojskowych. Dmytrij Wołżanin bohatersko zginął podczas wykonania misji bojowej w obwodzie lugańskim jeszcze w czerwcu 2022 roku. Przez cały ten czas uznawano go za zaginionego. Do ostatniej chwili wszyscy mieli nadzieję, że on jeszcze żyje. Niestety te oczekiwania okazały się marne. Dmytro bohatersko zginął. Oddał życie za swój kraj i swoich rodaków. W tym tragicznym czasie cała nasza parafia i miasto dzieli ten ból z matką, bliskimi, przyjaciółmi oraz braćmi bohatera. Serdecznie współczujemy i pochylamy głowę w głębokim smutku i z wdzięcznością. Niech Pan da życie wieczne naszemu bohaterowi. Oznajmili w parafii zesłania Ducha Świętego w Czerwonogrodzie. Dmytro Wołżanin, obrońca i parafianin parafii zesłania Ducha Świętego w Czerwonogrodzie, został pochowany na Alei Bohaterów na cmentarzu Bendziuskim. Президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно служив до кінця ваш син.